To jest normalne, że jest to dla mnie może nie super ważne, ale takie spotkanie trochę w rodzaju innych niż dla mnie osobiście. Myślę, że dla zespołu to powinno być spotkanie takie, które jak w każdym muszą podejść zdeterminowani i chętni zrealizowania tego, co sobie zakładamy. A ja z przyjemnością tu przyjechałem, tak powiem. Nie pomyliłeś szatni? Nie, ale wszedłem, przywitałem się z wszystkimi zawodnikami siarki, tak jak i z ludźmi pracującymi, bo bardzo mile wspominam chwilę tu spędzone. Właśnie te chwile były przyjemne, chociaż to pożegnanie z tobą dosyć zaskakujące. Chyba nie było trenera w historii siarki Tarnobrzeg, który w trakcie trwania rundy po zwycięskim meczu został zwolniony. Jak ty po tylu miesiącach od tego wydarzenia podchodzisz do tej sytuacji? Bardzo spokojnie. Fakt, moment i miejsce, które zajmował zespół, przypomnę, że było to miejsce gwarantujące nam awans, był chyba, jak pokazał czas, lekko to nazwę nietrafione i chybione, ale takie jest prawo działaczy, takie jest prawo tych, co zarządzają klubem. Oni decydują, kto pracuje w klubie, a kto nie, i taką podjęli decyzję. Ja tak, jak powiedziałem wcześniej, mile wspominam tutaj spędzony czas i tą pracę, którą wykonaliśmy wspólnie z trenerami, Jakubem Kulą, i uważam, że dorobek punktowy i miejsce, które zajmowaliśmy, myślę, że nie mamy się czego wstydzić. Ja powiem tak, przecież myśmy tu przychodzili i budowaliśmy od początku nowy zespół i dobierając 16 czy 17 zawodników, można się pomylić, przy czym nie uważam tak. Myśmy zbudowali zespół, który zajął trzecie miejsce i brakło nam jednego punktu do awansu do pierwszej ligi na zgliszczach. Na zgliszczach, bo przejmowaliśmy zespół, który spadł. Właściwie utrzymał się przy zielonym stoliku. I z tego możemy być dumni. Oczywiście w czerwcu był trudny moment, bo musieliśmy zareagować na to, że wielu ludzi, kibiców i my sami byliśmy rozczarowani w tym, że nie weszliśmy do pierwszej ligi. I trzeba było w jakiś sposób zabodźcować zespół zmianami, jeżeli chodzi o personalia. Myślę, że w większości były to trafione transfery. Oczywiście zawsze się trafi ktoś, kto to najzwyczajniej nie dostosuje się, czy nie podoła zakładanym oczekiwaniom. Jestem na kursie UEFA Pro, kończę. Wykorzystałem ten czas na podniesienie swoich kwalifikacji trenerskich. Poza tym odbyłem staże w Salzburgu, w innych klubach, gdzie wyniosłem bardzo dużo jako trener i myślę, że tak jak powiedziałem, wykorzystałem ten czas na podniesienie jeszcze poziomu swojego warsztatu i myślę, że spożytkowałem go w sposób należyty. No, taka jest praca trenerska, że pracuje się tam, gdzie cię chcą, gdzie widzą związaną z trenerem przyszłość. I, no, akurat mi przyszło poczekać trochę dłużej. Teraz staram się wykorzystać swój czas. Pracuję z zespołem i myślę, że poniekąd jestem zadowolony z tej pracy. W Puszczy po twoim przyjściu coś drgnęło w grze drużyny. Zaczęliście punktować dosyć regularnie. Jak oceniasz potencjał tej swojej nowej drużyny, chociażby nawet w porównaniu do potencjału, który miałeś tutaj w Tarnobrzegu? Oj, to jest dwie różne historie, dlatego że w Tarnobrzegu w siarce miałem bezpośredni wpływ na to, jak wyglądał zespół, jak był zbudowany i jaki miał kształt personalny. Tutaj właściwie nie miałem na to zupełnie wpływu. Staram się układać zespół i drużynę w ten sposób i korzystać z tych zawodników, których mam, wyciągać z nich tyle, ile się da i trafiają nam się dobre mecze, ale przydarzają się też takie, których no, niestety popełniamy błędy. Życzyłbym sobie, żeby dzisiaj to nas ominęło. W Tarnobrzegu w drużynie siarki zostało chyba niewielu już piłkarzy, których miałeś sam ty do dyspozycji, prawda? Wynika z tego, że tak, ale jest wielu chłopaków, z którymi pracowałem, jak Maciek Domański czy mój wychowanek Kamil Kościelny. Darzę dużą sympatią tych zawodników. Myślę, że wyniki pokazują, że ważny jest klimat, ważna jest atmosfera w zespole i
sposób, w jaki chcą ci zawodnicy funkcjonować. Dzisiaj pokazuje, wyniki siarki pokazują, że to, jeżeli chodzi o zbudowanie zespołu, poszło w dobrym kierunku. Zimą w Tarnym Brzegu różne rzeczy mogą się dziać, drużyna może się rozpaść. Mam takie pytanie, gdybyś tak miał możliwość kogoś do swojej drużyny ściągnąć z obecnej kadry siarki, jakieś nazwiska, których byś najchętniej widział? Bo Sławku, bardzo trudne pytanie. Ja bardzo fajnie grający w piłkę są tu zawodnicy, a ja sobie takich cenię, kreatywnych zawodników, przy czym na dzisiaj na gorąco nie chcę się wypowiadać. Chcę podkreślić wartość piłkarską tych zawodników i to jest to, co buduje dzisiaj jakość gry siarki. Myślę, ja siarce życzę, żeby grała jak najdłużej w tej drugiej lidze i osiągała jak najlepsze wyniki. I to bym chciał powiedzieć kibicom i zawodnikom i trenerom, a nad tym, kogo bym widział, to zostawmy to. I na dzisiaj skupmy się na tym, żeby obydwa te zespoły, i Siarka, i Puszcza, spokojnie grały i funkcjonowały w tej drugiej lidze. Czyli co, remis dzisiaj? Wiadomo, że my przyjeżdżamy, ja nastawiam zawodników zawsze na to, żeby wygrać, ale myślę, że jeżeli taki wynik się przytrafił, też byśmy nie pogardzili tym wynikiem.